Anna Chodakowska dzisiaj, proszę Państwa, występuje. No i jak się komu co nie podoba, tak. Anna Chodakowska, proszę Państwa. Tutaj ta reklama, to ona jest nic nie warta, niepotrzebna, bo to chcą zarobić dzisiaj w niedzielę, jak są wszystkie sklepy pozamykane. Chińczykowi nie dali zarobić, Chińczykowi nie dali pokombinować, bo przecież wiadomo, że w supermarketach wszystko jest oszukane. Niby jest, a nie ma. I jeszcze na lichwę zbiera, a jeszcze, wiesz, szuka osła, szuka jelenia. I ten Chińczyk też myślał, że sobie zarobi. Nie dali Chińczykowi zarobić. Dzisiaj wszystkie supermarkety są zamknięte i tak trzymać. Niech się na msze pójdą, wymodlą, niech po prostu nie szpanują. Bo tak, Marta czeka na występ. Ona fałszuje. Tu chciałaby dać, no niech śpiewa, ja tam przecież bardzo chcę, żeby ona śpiewała. Nawet ją raz ciągnęłam, Martę Dobosz, na występ. Ale matka powiedziała, że ona się nie nadaje. To przecież to już było 3 lata temu. To były no dawne czasy. 3 lata temu, a ona znów śpiewa. Czyli, że nie to, że ona się nie nadaje, tylko ma psychiczne różne takie sprawy, depresje. Także Państwo widzicie, ludzie inteligentni mogą mieć depresję i to nie jest, proszę Państwa, jakiś debilizm, bo zwykle w Polsce Polacy tak myślą, a debilka, a że debil. To nie jest tak. Na przykład Zbyszek, on tak od razu myśli, że jakaś wariatka, że jakiś wariat, że jakiś matą, a to jest odwrotnie, bo to przecież on tutaj się uczy języka angielskiego i to jeszcze od podstaw. Ja to, jak mam w laboratorium słuchawki, to my mamy konwersację. Ty musisz wyłapać, co tam mówili na BBC dzisiaj, jak na wszędzie trzeszczy, prawda, trzeszczało, zakłócenia atmosferyczne. I to nagranie z tymi zakłóceniami atmosferycznymi, trzaskami atmosferycznymi, takimi radiowymi raczej. To przecież tam wyraźnie nie słychać, co oni mówią, a ty musisz wyłapać zdania, myśli, frazy, czy przynajmniej musisz się domyślić, o czym tam mówili w tym angielskim radiu, amerykańskim, czy jakim by to radiu nie było, gdy nadaje nasze radio kończyta.